To jest jakby odkrycie. To miesiąc dosłownie mi się zmienia, co ja chcę robić w życiu. O, to jest bardzo dobre pytanie. Tam możecie zrobić darmowy test waszej skóry. Jak jest zbudowany pantofelek? To z grubej rury już przechodzimy do matury. Hej! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I z tej strony Nina. Wow, what a surprise! Dzisiaj słuchajcie, zrobimy coś innego, nie vlog, ale odpowiem na wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Takie okienko. Jeśli następnym razem chcecie też zadawać mi pytania, no to zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj proszę bardzo, macie mój profil. No więc co, dzisiaj stwierdziłam, że trochę porozmawiamy, odpowiem na wasze pytania. Dawno tego nie robiłam, a pytań było multum, więc na początku w ogóle myślałam, że odpowiem na Instastory, ale jak potem zobaczyłam, ile jest tych pytań i ile jest rzeczy, no to stwierdziłam, że po prostu zrobię oddzielny filmik, więc weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie, zrelaksujcie się, albo pójdźcie na spacer. Ja jeszcze na te pytania nie patrzyłam, więc zobaczymy, co tam będzie. Cheers i zaczynamy. Pierwsze pytanie, co rozszerzasz na maturze? To z grubej rury już przechodzimy do matury. Ja rozszerzam angielski i robię angielski dwujęzyczny, czyli jak macie angielski jakby poziom podstawowy, rozszerzony i potem macie dwujęzyczny. To ja wybrałam dwujęzyczny, ponieważ najbardziej on mi odpowiadał. Zastanawiałam się też, czy nie rozszerzać polski, ale przez to, że ja też bardzo mało mówię teraz po polsku, nie mam zbytnio czasu na czytanie tych wszystkich lektur. Stwierdziłam, że po prostu zrobię jeden przedmiot, ale bardzo dokładnie, więc robię dwujęzyczny angielski, który jest na poziomie C1, C2 i przez to jest taki niezły challenge. I oprócz tego oczywiście podstawa, czyli matma, polski, angielski, podstawowy i ustny polski i ustny angielski. Ustny angielski też robię podstawowy. Stwierdziłam, że za dużo stresu nie potrzebuję, nie potrzebuję jeszcze takiego stresu, tym bardziej, że ustny zbytnio się nie liczył na studia. Plus ja no jakby na razie nie planuję nigdzie iść na studia, ponieważ aktualnie już teraz jestem na takich studiach tanecznych i to są 3 lata i po tych 3 latach mam bachelor, czyli jakby mam licencjat. A jakbym chciała zrobić magisterkę, to mogę iść do jeszcze jednego university. 2 lata, gdybym miała magisterkę. Więc to taka jest też opcja, ale ja bym bardziej chciała pójść w taniec, tak w sensie już tańczyć po tej szkole i zarabiać z tego i mieć jakby, i żeby to był jakby mój zawód. Jeszcze nie wiem, czy będę chciała iść jeszcze na jakieś studia, ale to ogólnie co miesiąc dosłownie mi się zmienia, co ja chcę robić w życiu pod względem tańca, czyli na przykład, czy ja chcę tańczyć za jakąś gwiazdą, czy ja chcę iść do teatru i tańczyć w teatrze, czy ja chcę iść stricte w nauczanie i chcę zostać trenerem, to bardzo, bardzo mi się zmienia, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w końcu. Jeszcze mam jakby 1,5 roku na zastanowienie się, co chcę robić i gdzie aplikować. Czy od zawsze chciałaś iść do OSB? Powiem tak. Od zawsze chciałam tańczyć, od zawsze. Od 4. roku życia zaczęłam tańczyć i po prostu jakoś coś we mnie, nie wiem, coś mi powiedziało, że ty zostaniesz tancerką, ty będziesz tańczyć. Ja dążyłam do takiej, wiecie, perfekcji. Co zrobić, żeby być jak najlepszą tancerką? Co zrobić, żeby się spełniać w tym zawodzie? No i właśnie pamiętam, że wtedy to był taki okres, gdy była Violetta. No i wiecie, ona chodziła do tej szkoły takiej muzycznej, tam było, dużo się działo, wszyscy nagle w połowie lekcji stawali na biurko, zaczęli śpiewać i to był jakiś też tam musical trochę, high school musical. Jak to zobaczyłam i zobaczyłam Violettę i jak się dowiedziałam, że jest taka szkoła, tylko że taneczna, no to stwierdziłam, że pójdę do właśnie szkoły baletowej, więc nie od zawsze chciałam iść do szkoły baletowej, ale jak się dowiedziałam, że jest taka możliwość, jest to szkoła publiczna, czyli rodzice nie muszą płacić za to, plus do tego mam ogólnokształcące zajęcia i do tego taniec, nie muszę iść na trening od 18 do tam 20, 21 i później następnego dnia iść do szkoły normalnej i potem jakby znowu to samo. No to bardzo to dobrze brzmiało. Tym bardziej, że na przykład w Gdańsku, bo zaczynałam w Gdańsku 2 lata, był tam też internat, czyli mogłam też tam mieszkać i wiecie, to było dosłownie w jednym budynku, więc też jakby nie było takiego stresu wielkiego jakby od moich rodziców. Oczywiście było, ale jakby nie było to tak, na takim poziomie, że wiecie, na przykład musiałam gdzieś tam dojeżdżać, dochodzić jakoś do szkoły, tylko po prostu to był jeden budynek. I tak naprawdę jak już byłam w Gdańsku w szkole baletowej 2 lata, to nie planowałam, że
pójdę do Warszawy. I jakoś po prostu, wiecie, życie plata różne historie, różne... Ktoś tam po prostu na górze ma na nas plan i tak to się dzieje. I po prostu trzeba iść z tym flow. Ja jak zaczęłam już chodzić do szkoły baletowej, to wiedziałam, że bym chciała też pójść, pojechać za granicę. Że nie chciałabym zostać w Polsce. I później jak już byłam trochę starsza, już byłam w szkole baletowej w Warszawie, to właśnie myślałam, czy nie pójść do szkoły tanecznej, tańca współczesnego gdzieś za granicę. Bo ja od początku wiedziałam, że ja chcę iść taniec współczesny. I tak naprawdę poszłam do szkoły baletowej tylko dlatego, żeby poćwiczyć moją klasykę, żeby mieć tam taki basic, taki fundament, żeby mieć i po prostu, żeby być jeszcze lepsze za tańca współczesnego. Więc ja nigdy w ogóle nie chciałam być baletnicą, nigdy nie chciałam być jakąś prima baleriną i zawsze właśnie mi się marzyło pójść gdzieś za granicę do szkoły tanecznej, do szkoły właśnie współczesnej. No i się udało, więc to jest takie... Tak wyglądała moja historia. Jak ja już sobie z kontuzjami? Przez to, że ja ćwiczę 6-7 godzin dziennie, to oczywiście kontuzje się zdarzają. Oczywiście ciało jest zmęczone, ale jak sobie z nimi radzę? No to przede wszystkim właśnie fizjoterapia, osteopatia, czyli jakby chodzę do właśnie fizjoterapeutów, do osteopatów, dbam o to ciało. Trzecia rzecz, czyli relaks, czyli sen, poradzenie sobie trochę ze stresem, czas właśnie dla siebie. Bardzo też dużo stres oddziałuje na to, ile mamy w sobie spięcia i też przez to bardzo jesteśmy wyżej narażeni na kontuzję, jeśli jesteśmy w takim wielkim stresie i na przykład myślimy cały czas o czymś innym i jak jesteśmy na sali, to nie myślimy o tym, co robimy. Jak jestem na sali, to mocno się skupiam na tym, że jestem tutaj, nie myślę o tym, że gdzieś jestem gdzieś indziej i po prostu to też mi pomaga, bo jakby mam jakby świadomość, co moje ciało robi, a nie, że ja robię, a myślę sobie o czymś innym. To też jest bardzo ważne. Jeśli macie taką możliwość, jeśli dużo ćwiczycie, no to polecam też właśnie zadbać o ten relaks pod względem sauny, jacuzzi, basen, pod względem właśnie wzmacniające ćwiczenia, czyli pilates. Ja robię też gyotronik. Właśnie zaraz się zbieram na gyotronik. Postawa, czyli czy w ciągu dnia jakby na przykład, nie wiem, siedzisz tak. Co jeszcze bardzo mi pomogło, to wkładki do butów. Ja też nie chodzę właśnie w żadnych konwersach, ja nie chodzę w klapkach takich, wiecie, normalnych na płasko. Ja zawsze mam wkładki do butów. I to jest bardzo fajne, ponieważ jak zmieniacie buty, to w sumie nawet nie możecie chodzić w konwersach i po prostu składacie sobie swoją wkładkę, którą zrobiliście. To jest jakby odkrycie. Przez to, że tańczyłam dużo na puentach, miałam kontuzję, jakby bardzo dużo spięcia tutaj, w tym miejscu. I przez to ja też nie mogłam zbytnio chodzić w pewnym momencie. I gdy zrobiłam sobie te wkładki, to już mi się to nigdy nie powtórzyło. Ta kontuzja jakby. Wkładki bardzo polecam. No i właśnie odżywianie, czy wystarczająco dużo jecie. Balans, żeby to był między tłuszczami, węglowodanami, a białkiem. Suplementacja, czyli na przykład ja też biorę magnez. Ja też przez to, że ja nie jem mięsa, to staram się brać te wszystkie witaminy, żeby ta suplementacja była. Ogólnie mogłabym naprawdę zrobić cały wielki odcinek na temat, jak sobie radzić z kontuzjami, co zrobić, żeby nie mieć kontuzji, bo po prostu tego jest multum, na przykład rozgrzewka, cold down, czyli później jak skończycie zajęcia, to jakby jak zrobić i co zrobić, żeby potem nie mieć kontuzji, jak przygotować ciało do spania, jakby tego jest po prostu multum. Ja dużo nad tym czytałam, wiem dużo, bo po prostu moje ciało jest bardzo podatne na kontuzje i ja miałam dużo kontuzji, więc jeśli chcecie oddzielne na ten temat odcinek, to z chęcią nagram, bo mam naprawdę no, dużo do powiedzenia na ten temat. Kiedy będę w Warszawie? W Warszawie będę aktualnie w sumie za tydzień, bo mam egzaminy. Egzaminy już, które kończą moją szkołę, czyli mam egzaminy z polskiego, matematyki i angielskiego tym razem. W tamtym roku miałam tych egzaminów łącznie 14, a w tym roku mam na szczęście tylko 6. I już zdałam francuski, historię, no i teraz właśnie 3, czyli polski, matematyka i angielski. I to będzie egzamin ustny i pisemny, więc teraz dużo nauki, dużo stresu. Mam nadzieję, że trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby było dobrze. No, więc wracam do Warszawy, dosłownie na 3 dni, zdaję egzaminy i potem wracam do Monachium. O, to jest bardzo dobre pytanie. Czy bardzo przejmujesz się szkołą i tym, aby mieć dobre oceny? Słuchajcie, ja jestem perfekcjonalistką. U mnie wszystko musi być po prostu na tip-top. Jeśli ja mam egzamin, to on musi być zdany na minimum 5. Jeśli on jest na 4, to ja już się czuję niespełniona w środku. I to jest moje wielkie jakby taki no, problem wewnętrny, bo ja no, zawsze chcę być właśnie najlepsza i we wszystkim, co robię. I jeśli ja coś zrobię i to jest na takie
nie wiem, 20%, no to dla mnie to w ogóle nie jest zrobione. Jeśli trening jest zrobiony na 30%, to po prostu już lepiej w ogóle nic nie robić, niż zrobić trening na 30%. Bardzo zły mindset, muszę na tym popracować, bo u mnie po prostu jest albo 100%, albo 0%. Tak, ja bardzo przejmuję się szkołą, przejmuję się ocenami, ale na szczęście już w tym roku kończę ze szkołą, jakby że liceum, kończę ze szkołą w Polsce i mam nadzieję, że będę miała wtedy więcej czasu na spełnianie moich pasji i na ogólnie jakby rzeczy, które mnie interesują, a nie zbytnio biologia na przykład, jak jest zbudowany pantofelek, no. Polecasz jakieś treningi online? Taniec, wzmacnianie, rozciąganie? Tak, ja polecam bardzo moje treningi online, które są na prywatnej grupie na Instagramie. Po więcej informacji zapraszam na mojego Instagrama, czy official, czy dance, tam na pewno znajdziecie informacje, możecie też mi napisać na prywatnej wiadomości, jeśli jesteście zainteresowani. Ja prowadzę takie zajęcia, dużo miałam różnych właśnie takich etapów, czyli na przykład, nie wiem, 5 zajęć, czasami jakieś jedne zajęcia wzmacniające, ostatnio miałam zajęcia na ćwiczenia na lepsze podbicie i na rozciąganie, tu możecie zobaczyć, na przykład jedna dziewczyna zrobiła zdjęcie przed i po naszych zajęciach ze stopą i po prostu ja w ogóle nie wierzę, że to jest możliwe, żeby w jedne zajęcia aż tak polepszyło się podbicie, ale tak, to jest możliwe. W moich zajęciach znalazłam Wam wszystkie moje triki odnośnie wszystkiego, czego ja się nauczyłam w ciągu mojego całego życia. Te zajęcia kosztują tak około 10-15 zł, zależy od zajęć, dlatego myślę, że to jest dosłownie w obecnych czasach, to jest tyle, ile byście dali za kanapkę w, nie wiem, w Nero, załóżmy. I tym bardziej, że przy tych zajęciach online tak naprawdę nie musicie być w ogóle na sali, bo ja na przykład te zajęcia online prowadzę albo w pokoju u mnie, albo na sali czasami też, ale tutaj w tych zajęciach online też chodzi o to, żeby mieć tą wiedzę, mieć ten trening, który można po prostu zrobić w domu. Więcej informacji zapraszam na Instagrama, tylko polecam moje zajęcia online. Miałaś kiedyś taki okres, że taniec Ci się znudził? Szczerze nie. Jakby, okej, okay, jeśli masz 6 godzin tańca dziennie, to jesteś wyczerpany i czasami mam takie, że nie chce mi się jakby znowu iść na salę, pod względem jestem wykończona już, ale jeśli to jest moja pasja i jakby jeśli naprawdę ja to po prostu kocham, uwielbiam, no to nie zdarzało mi się, żebym miała aż tak dużo razy zwątpień odnośnie tego. Może tylko kiedy miałam kontuzję i na przykład bardzo źle się czułam i miałam takie, Boże, w ogóle po co ja to robię, skoro jakby no mam tę kontuzję i nie wiem, boję się, że na przykład jak będę już starsza, to w ogóle nie będę mogła nic robić, bo moje biodro po prostu tam i będę miała jakąś, będę miała jakieś sztuczne biodro, jak będę starsza, bo właśnie ćwiczę, ale żeby mi się znudziło, to nie. Na którym jesteś roku na studiach? To jest teraz mój drugi rok tutaj na studiach, w Monachium. Właśnie to jest tak, dużo osób się pyta, jakby, przecież to nie mogą być studia, bo ja nie mam matury. I to jest takie, jakby, to jest szkoła taneczna, ale one już, no się jakby biorą jako studia, bo to jest 3 lata i normalnie po tym mam dyplom z ukończenia tej szkoły i jako, on jest traktowany jako licencjat. Ile lat już tańczysz? Właśnie ostatnio robiłam TikToka na ten temat, że tak sobie zdałam sprawę, że tańczę już sobie bardzo długo, bo od 4 roku życia, czyli już 14 lat. To jest, to tak szybko leci. O, dobre pytanie. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? To tutaj powiem Wam szczerze. Gdybyście mi powiedzieli 2 lata temu, że będę tutaj w tej szkole, to ja bym Was wyśmiała. W sensie, że ja bym trochę w to nie uwierzyła, bo po prostu mówię, co miesiąc mi się zmienia w ogóle plan na moją przyszłość. Jeśli chodzi o jakby, jak skończę już szkołę, to będę aplikować po prostu wszędzie, gdzie się da. Nie jest to mega łatwe, żeby dostać się do i w ogóle znaleźć pracę od razu po szkole. Wszędzie oni chcą od Ciebie, żebyś już miał doświadczenie jakieś. Żebyś miał już doświadczenie, żebyś pracował w jakimś zespole, jeśli na przykład coś do zespołu. No ale jak masz dostać doświadczenie zespołu, skoro każdy zespół chce od Ciebie, żebyś miał doświadczenie już być w jakimś zespole. Na przykład. No plus mi się to cały czas zmienia, jeśli chodzi o to, gdzie ja siebie widzę za 5 lat. Bardzo, bardzo ciężkie pytanie i po prostu ja lecę z tym flow i zobaczymy, co będzie. Aktualnie jestem tutaj, aktualnie się tutaj spełniam. Zobaczymy, zobaczymy, gdzie się widzę za 5 lat. Zobaczymy. Wtedy bym miała, o Jezu, 23 lata. No nieźle. Jakieś porady, jak siebie zaakceptować? O tym chciałabym nagrać oddzielny filmik, ponieważ myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, ale też i bardzo trudne.
Więc myślę, że tak w ciągu 2 sekund nie opowiem o tym wszystkim, ale jeśli jesteście chętni, to mogę zrobić taki oddzielny filmik na ten temat. Czy nie tęsknisz za przyjaciółmi z Warszawy? Jak sobie radzisz z tym, że jesteś tak daleko? Powiem tak. Jak ja wyjechałam tutaj, to tak naprawdę ja nie z wszystkimi już trzymam kontaktu. Gdy myślałam, że po prostu z kimś będę do końca życia przyjaciółmi, okazuje się, że w ogóle teraz nawet nie miałam kontaktu z tą osobą. Więc to mi też pokazało, jakby na kogo mogę liczyć, kto jest moim przyjacielem, a kto tak naprawdę udaje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, że tęsknię za niektórymi wspaniałymi ludźmi, którzy są w Warszawie, ale dlatego właśnie, kiedy wracam do Warszawy, od razu pierwsze co piszę do wszystkich, hej, czy możesz się spotkać chociaż nawet na godzinkę, i wtedy się po prostu spotykam z takimi osobami, więc zazwyczaj zawsze, kiedy jestem w Warszawie, po prostu mój grafik jest taki dum, ponieważ z każdym chcę się spotkać, z każdym chcę porozmawiać, posłuchać, co się w ogóle u nich dzieje. Oczywiście może będę się też dzwonić z różnymi osobami i to robimy, no ale też jest ciężko z czasem. Chodzi o na przykład moją rodzinę, no to codziennie z nimi rozmawiam, 2 razy dziennie, ale oczywiście tęsknię, jakby na przykład tym bardziej, nie wiem, załóżmy jestem chora, no to mam takie, kurczę, no jakby czemu moja mama teraz nie może na przykład dać mi jakąś herbatkę. Ogólnie, no jak mam jakiś cięższy okres, to wtedy najciężej jest, ale ogólnie jakby tutaj się spełniam i tutaj są naprawdę wspaniali ludzie. Znalazłam wspaniałe osoby tutaj i staramy się zawsze jakoś spędzić miło czas. Na przykład dzisiaj będziemy razem robić jakieś z dziewczynami Galentine's Day, ponieważ za 2 dni są walentynki. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy te ciasteczka, te takie serduszka maślane i razem spędzimy czas. Gdzie kupujesz swoje złote kolczyki? Prześliczne są. O, dziękuję. Te akurat ja je noszę cały czas. Dostałam je od moich rodziców. Bo po prostu ja zazwyczaj kupowałam je, nie wiem, w H&M-ie, albo nie wiem, w Zarze, no ale przez to, że nie wiem, potem się z nimi kąpiesz, bo zapomniałam, że ja je mam na sobie, albo nawet jak się z nimi nie kąpałam, to i tak później one się psują. A te są chyba takie, one nie są z złota, ale one są pozłacane, więc jakby trochę tańsze niż prawdziwe złoto. No i bardzo polecam. Pozłacane, chyba mi się daje, że one są z lilu. Ja je uwielbiam i cały czas je noszę, bo mogę je nosić, bo są pozłacane, więc nawet mogę się z nimi kąpać, nie wiem, mogę wskoczyć do rzeki z nimi i nic się z nimi nie stanie. Miałam naszyjnik z H&M-u i skoczyłam do rzeki i zapomniałam, że ja mam ten naszyjnik na sobie i mój ulubiony naszyjnik się po prostu zrobił czarny. Więc tak, polecam zainwestować w to, nie wiem, jeśli macie urodziny, poproście kogoś, żeby ktoś się, nie wiem, złożył, babcia, dziadek, wujek, ciocia, mama, tata, żeby wszyscy się złożyli, kupili wam kolczyki, do końca życia będziecie je mieć, takie pozłacane. Polecam to zainwestować. Masz jakieś rady, jak znaleźć znajomych? Przede wszystkim, dziewczyny, jeśli chcesz znaleźć znajomych albo chłopaku, to nie znajdziesz ich w swoim pokoju, nie znajdziesz ich w telefonie, na TikToku, tylko musisz wychodzić. To jest taki trochę łańcuszek. Jeśli znasz już kogoś, to później ten ktoś zna kogoś i ten ktoś też zna kogoś, więc to się potem bierze ta grupka. Przede wszystkim chodzi o takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi. Jakby też w szkole można na pewno znaleźć jakichś znajomych, na pewno na jakichś zajęciach dodatkowych, jeśli chodzicie, czyli właśnie, nie wiem, jakiś taniec, jakaś, nie wiem, ceramika, jakieś zajęcia aktorskie, zajęcia muzyczne, na pewno tam ktoś tam jest. Przede wszystkim jak będzie lato, no to wychodzić na zewnątrz, do parku, wychodzić do miejsc, gdzie są ludzie, nawet do jakiegoś, nie wiem, centrum handlowego i czasami zagadywać, no też można oczywiście przez Instagrama, na przykład wydaje wam się, że ktoś ma mega fajny vibe, no to piszecie, ej, możesz się spotkać. Ja na przykład tak poznałam właśnie jednego z moich kolegów i po prostu mamy cały czas kontakt do teraz, chyba już 5 lat się znamy. I przede wszystkim właśnie po prostu wychodzić na zewnątrz, bo w waszym pokoju na pewno nie znajdziecie nikogo. Jeśli jesteście już starsi, to oczywiście właśnie, nie wiem, do klubów można pójść oczywiście, albo na jakieś właśnie imprezy, no to wtedy też tam się dużo znajomych poznaje. A tak, jeśli jesteście jakby jeszcze niepełnoletni, no to myślę, że właśnie jakieś takie centra handlowe, parki, gdzie ogólnie są właśnie rówieśnicy, nie wiem, skatepark, jeśli to jest wasz vibe. Po prostu musicie sobie znaleźć jakieś osoby, które na was pasują. Czyli na przykład, jeśli lubicie, nie wiem, wystawy jakieś malarskie, no to idźcie na wystawę, jeśli ktoś tam jest, no to zagadajcie. Jeśli na przykład nie lubicie wystaw, no to nie idźcie tam, no bo tam pewnie będą osoby, które lubią wystawy, wiecie, o co chodzi? Takie, że po prostu pójdźcie do takiego środowiska, które wam z kim chcecie się zadawać. Czyli na przykład nie lubicie skateparku, no to po co iść na skatepark, skoro no to nie jest wasz vibe.
No w dzisiejszych czasach jest ogólnie mega ciężko znaleźć znajomych, no bo wszyscy są na telefonie, wszyscy siedzą w domu, kiedyś nie było w ogóle internetu, kiedyś można było wychodzić, spotykać się z innymi, więc na pewno to jest cięższe, no ale myślę, że jeśli ty jakby wyjdziesz, no to da się na pewno. Czy nie będąc w szkole baletowej, ale posiadając umiejętności, można jakoś zostać zawodowym tancerzem? Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o taki teatr baletowy, czyli żeby zostać na przykład baleriną, no to nie. To w ogóle jest raczej awykonalne, żeby nie być w szkole baletowej, nie ćwiczyć codziennie tańca klasycznego i być baleriną. To jest bardzo, bardzo niski poziom, że można tam się dostać. Ale jeśli na przykład myślicie o tańcu współczesnym, to zazwyczaj jakby faktycznie z takich, na przykład, nie wiem, załóżmy Egurola albo ESDA w Warszawie, no to tam ludzie już są naprawdę na wysokim poziomie i się dostają do różnych nawet tutaj, no to jest tutaj szkoła współczesna, no i ludzie się po prostu dostają do jakichś najlepszych, wiecie, zespołów na świecie, tak? Więc nie trzeba być w szkole baletowej, żeby zostać profesjonalnym tancerzem, ale na pewno to ułatwia drogę, tak. Jak szukać szkoły za granicą? Skąd wiedziałaś, że akurat tam chciałaś się uczyć? Ja mogę to nagrać oddzielny filmik, czyli jak się dostać do szkoły za granicą, co zrobić, jak znaleźć szkołę. Myślę, że na pewno to by było przydatne dla niektórych. Jeśli jesteście zainteresowani, też dajcie znać. Ja przede wszystkim po prostu patrzyłam przez internet, Instagram mi dużo dał. Ja na Instagramie szukałam po prostu szkół za granicą, patrzyłam na ich profil, patrzyłam jak tam ludzie tańczą, jaki tam jest styl, kto tam prowadzi zajęcia. I przede wszystkim ja pisałam do ludzi, czyli na przykład ja się zastanawiałam nad dwoma szkołami, czy pójść, i pisałam do ludzi, bo widziałam, że na przykład, nie wiem, ta szkoła oznaczyła akurat tą osobę, pisałam do niej, hej, co myślisz o tej szkole, zadawałam jej pytania, bo miałam dwie szkoły do wyboru, właśnie tą Iwansona i jedną w Madrycie. Jak się pytałam o Madryt, to było takie, że no spoko, ale, i zawsze było jakieś ale, a na przykład w Iwansonie nigdy nie było żadnego ale, więc po prostu stwierdziłam, że pójdę tutaj. Ja też wchodziłam na takie najlepsze, na przykład załóżmy NDT, czyli najlepsza taka kompanii na świecie, jedna z lepszych, na przykład też, nie wiem, załóżmy wchodziłam też na Batrzewa kompanii i tam patrzyłam po tancerzach, jaką szkołę skończyli. No i wpisywałam sobie, patrzyłam, więc po prostu wielki research, no i po prostu pisać do ludzi, którzy tam są. Bo co na przykład z tego, że szkoła stronę ma super, jeśli jakby nie jest fajnie, nie? Po prostu trzeba pisać do ludzi i pytać się o personalną opinię. Czy opowiesz trochę o rekrutacji i jak się dostać do Iwanson? Tak, to właśnie mogę zrobić o tym oddzielny filmik. Ja mogę od razu powiedzieć, że ja zdawałam online, czyli ja po prostu wysłałam to, co oni chcieli. Wszystko naprawdę zdajecie na stronie danej szkoły, jeśli chodzi o aplikację. Ja zdawałam online, ja po prostu wysyłałam filmiki, musiałam się nauczyć dwóch choreografii, które oni mi wysłali. Musiałam sobie ułożyć trzy ćwiczenia współczesnego tańca, musiałam zrobić floor work, musiałam zrobić tam diagonal, musiałam zrobić jeszcze jakąś jedną na środku jakieś ćwiczenie. Plus musiałam wysłać im moją choreografię, albo ogólnie choreografię, jakby gdzie tańczę. Akurat wysłałam moją choreografię, czyli tą Limits. Ja też im wysłałam moje CV taneczne, ale tego nie trzeba było robić. Ogólnie wszystko naprawdę znajdziecie na stronie, ale więcej o tym mogę powiedzieć w oddzielnym filmiku, jeśli jesteście zainteresowani. Czy pokażesz kiedyś swoją skincare? O, słuchajcie, o tym to ja mogę opowiedzieć, bo to jest śmieszna historia. Ja ogólnie mam dobrą cerę. Ja, no jakby z daleka, no naprawdę jest spoko. Ja nie mam zbytnio problemów, jeśli chodzi o jakieś niedoskonałości. Mam skórę bardzo wrażliwą i bardzo suchą. I to o tym wiedziałam od zawsze. Zawsze brałam jakieś takie, wiecie, najtańsze z Rossmana jakieś, które ktoś polecał na przykład. Rzeczy na skórę, ale miałam straszny wielki problem z tym, że ona była strasznie sucha. Poszłam do Kiehl's, tutaj mogę wam pokazać, jak wygląda ta marka, bo nie wiem, jak się wymawia tą markę, w ogóle nie jest sponsorowane. Tam możecie zrobić darmowy test waszej skóry, jak ona wygląda, czy jest właśnie bardzo tłusta, jaka ona jest tłusta, czy w ogóle jest tłusta, czy jest sucha, czy jest właśnie wrażliwa, czy nie. Oni tam specjalnie mają jakieś przyrządy i patrzą, jak wasza skóra wygląda. I to jest za darmo. No więc ja stwierdziłam, że pójdę i zobaczę. Ja wiedziałam, że ja mam strasznie suchą skórę, no ale dobra. Poszłam, zobaczyłam. Słuchajcie, to była taka lista, jakby, że no tu jest bardzo tłusta, tu jest bardzo sucha, tu jest taka normalna, jaka powinna być. Słuchajcie, jak ona mi zrobiła test.
to ja w ogóle nawet nie byłam w tej tabeli bardzo sucha, jakby tam najbardziej sucha. Ja byłam poza tym. Jak ona mi zrobiła test, czy ja w ogóle mam tłustą skórę, takimi szczepiła jakby takie, nie wiem, co to było, taki plasterki i potem patrzyła, czy mam tłustą skórę, to ja w ogóle jakby nie byłam w tym przedziale, tym najbardziej, najsuchsza skóra. Ja dosłownie nie miałam żadnego tłuszczu na tej skórze. Jakby ona była taka sucha, bo po prostu miałam źle dobrane kosmetyki. I stwierdziłam, że ja się z siebie zainwestuję i zainwestuję w dobre kosmetyki, w dobrą właśnie pielęgnację, dobry skincare i kupiłam od nich, ponieważ mieli minus 40% na produkty z okazji walentynek. I kupiłam takie malutkie, wiecie, produkty, bo one są mega drogie, ale stwierdziłam, dobra, zobaczymy. Przez miesiąc, jeśli coś się zmieni, super, bo jak zobaczyłam ten, jakby właśnie, że jestem w ogóle poza tym najbardziej suchsza skóra na całym świecie, no to się przestraszyłam. Tym bardziej, że czułam, że po prostu jest bardzo źle na moim czole przede wszystkim, że tam już mi się skóra po prostu, ona mi się aż rozrywa jakby. Zainwestowałam w to i nie wiem, już chyba teraz 4 dni? Nie, 3 dni dosłownie. Użyłam ich ten i po prostu tak mi skóra mięciutka się zrobiła i ja dosłownie taki baby i bardzo polecam. Jeśli macie kasę, no to polecam, tym bardziej może teraz jeszcze jest do tych walentynek ta promocja, to jest minus 40%, więc ja sobie wzięłam po prostu malutkie produkciki, takie wiecie, travel, takie malutkie produkciki, dosłownie 3 dni i ja już widzę ogromną różnicę, więc polecam zainwestować, ale wiecie, jakby też nie, jakby na pewno znajdziecie bardzo dobrej jakości produkty w Rossmanie, w Hebe, na pewno, ale dopiero po tym teście, dopiero doszło do mnie, że naprawdę skincare jest bardzo ważny i moja cera, mimo że wygląda super, to jest bardzo w tragicznym stanie, dosłownie. Tam nie było zero jakby tłuszczu w mojej skórze, nie, zero w ogóle nawilżenia, mimo że codziennie robiłam jakieś tam, wiecie, maseczki, codziennie dawałam jakiś krem bardzo nawilżający, ale to nie było to, to nie było to. Polecam tutaj zainwestować, ale oczywiście mówię Wam, znajdziecie na pewno w Hebe, w Rossmanie jakieś tańsze produkty, ale możecie pójść do tego sklepu, żeby chociaż zrobić ten test, zobaczyć, co potrzebujecie. I to było na tyle, tam jeszcze jest trochę pytań, ale już widzę, że dosłownie nasz film trwa już 40 minut, a ja muszę lecieć na Jiotronic, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, ja postaram się odpisać. Było dużo pytań na temat, czy będą więcej filmików odnośnie rekrutacji do szkoły baletowej, do wyższych klas. Od razu odpowiem, że niestety raczej nie, ponieważ to, co pokazałam wtedy w tych filmikach, to jest taka basic, którą musicie znać, a po prostu jeśli już do wyższych klas, po prostu są, dochodzą wyższe elementy. I do każdej naprawdę szkoły baletowej jest trochę to inaczej wygląda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ja lecę na Jiotronic, życzę Wam przepięknego dnia, smacznej, nie wiem, kawy i żeby było słońce świeciło na Was. I pamiętajcie, żeby walczyć o marzenia i żeby robić to, co kochacie, bo życie jest tylko jedno, więc wykorzystajcie go na maksa. Nie przejmujcie się opinią innych, po prostu róbcie to, co kochacie. Buziaki i zapraszam na moje inne filmiki na moim kanale i do zobaczenia. Mua.